W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu. Nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego nacjonalizmu. To jest umiłowania narodu i służby jemu. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Rozpocząłem cytatem z gorącego nacjonalisty i patrioty, czcigodnego sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia i na zasadzie interreksa ostatniego z wielkich królów polskich. To jest ktoś. Skąd prymas tysiąclecia? Ponieważ święty Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do kraju jako papież o czcigodnym słudze Bożym wyraził się: takiego ojca, pasterza i prymasa Pan Bóg daje raz na 1000 lat. Stąd prymas tysiąclecia. I właśnie ów prymas tysiąclecia, ostatni z naszych wielkich królów, wzywa nas do działania w duchu nacjonalizmu, zdrowego nacjonalizmu, bo może być też chory nacjonalizm. Zastanówmy się, cóż to takiego. Otóż tu chodzi o konkretną realizację największej ze wszystkich cnót. Cnoty miłości. Bóg jest miłością. Teraz trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. A miłość jest z nich największa, jak mówi apostoł. I cóż to takiego? Patriotyzm i nacjonalizm. Chcielibyśmy sobie zdefiniować i tego się trzymać. Patriotyzm jest cnotą umiłowania własnej, tej danej od Boga ojczyzny i tego wszystkiego, co ojczyste. A nacjonalizm stanowi cnotę umiłowania własnego narodu. Również Pan Bóg powołał nas do bycia Polakami. Własnego narodu i tego wszystkiego, co narodowe. To są dwie bliźniacze, bardzo bliskie sobie, których nigdy, przenigdy nie należy przeciwstawiać sobie. Dwie bliźniacze wzajemnie przenikające się i dopełniające cnoty. I też nie należy mówić o skrajnym nacjonalizmie. Tak samo jak dziwnie byłoby mówić o skrajnej miłości. Czy miłość może być skrajna? Nie, miłość może być stuprocentowa, może być czysta, czysta miłość, bez jakiejkolwiek krztyny, samolubstwa, zazdrości, pożądliwości i tym podobnych rzeczy. Czysta miłość. I tak samo możemy mówić o czystym nacjonalizmie. I takim zawsze był ten nasz polski nacjonalizm. Lecz tak jak możemy mówić o chorej miłości, właściwie ona już się staje zaprzeczeniem siebie, przestaje być miłością, ale tak się mówi, chora miłość. Z zazdrości ktoś zabił, tak? To była chora miłość. I tak dalej. I tak samo może być chory nacjonalizm. Zabarwiony mocno szowinizmem, przejawiający się w nienawiści innych narodów czy pogardy względem nich. Ale to nie jest prawdziwy, a już na pewno to nie jest nasz polski nacjonalizm. Należy ten nasz polski od owych chorych zdecydowanie odróżnić. Mówi o tym Henryk Sienkiewicz, który jest dla mnie też kimś wielkim. Tu sobie pozwolę na małą glosę, kochani. Na mojej postawie patriotyczno-nacjonalistycznej
prócz domu rodzinnego, który niewątpliwie miał największe znaczenie, zdecydowało dwóch ludzi. Henryk Sienkiewicz i Stefan kardynał Wyszyński. Trylogię sienkiewiczowską czytałem już w trzeciej klasie szkoły podstawowej po raz pierwszy. Oczywiście wielu spraw nie rozumiałem, bo to lektura dla dorosłych, ale już będąc dzieckiem bezbłędnie wyczuwałem te smaczki rozmaite. Czułem tę wielkość, majestat dawnej, potężnej Rzeczypospolitej. A jak wchodził prymas tysiąclecia, no choćby do mojego kościoła parafialnego, w którym często bywał, czy do innego kościoła, gdzie zawsze z rodzicami, a później też i sam bywałem, żeby go zobaczyć i posłuchać. Jak wchodził po prostu długim wejściem do kościoła, to dreszcz po plecach następował. Ciarki przechodziły. Taki od niego bił majestat. Niekłamany, niewymuszony. Prawdziwe dostojeństwo. I on właśnie w mojej dziecięcej wyobraźni, w moich oczach uosabiał ów majestat dawnej wielkiej Rzeczypospolitej opisany na kartach Sienkiewicza. Ale to była glosa, wybaczcie kochani, nie mogłem się oprzeć. A teraz cytat z Sienkiewicza. Tylko nikczemne i złośliwe indywidua lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarno-socinnym rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami. Nie smagał dzieci w szkołach. Nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinnych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. To Sienkiewicz. Tutaj z jednym bym się nie zgodził, że zrodził się z bólu, bo on się zrodził wcześniej. Tylko nie było w użyciu słowa nacjonalizm. Ale jako cnota był wykształcony u nas najwcześniej, podobnie jak pojęcie narodu. W rozumieniu współczesnym. U nas było już doskonale wypracowane pojęcie narodu i cnota nacjonalizmu, podobnie jak i patriotyzmu, już przynajmniej w XVI wieku, a nawet wcześniej, podczas gdy u innych dopiero w wieku XIX. Z kolei ojciec Innocenty Maria Bocheński, wielki uznany w świecie logik, filozof, wieloletni profesor Angelicum w Rzymie, później również rektor Uniwersytetu we Fryburgu, powszechnie szanowany, liczono się z nim, mówił tak. Zrozumieć niepodobna tych katolików, którzy w imię jakiegoś urojonego ideału uniwersalistycznego potępiają nawet te nacjonalizmy, które jak polski stoją zdecydowanie na gruncie katolickim i świadome są swojej roli cząstkowej w obrębie kultury ogólnej. No właśnie, bo zgodnie z tą definicją, którą przyjęliśmy, każdy katolik powinien być nacjonalistą i patriotą. To znaczy kochać ten dany sobie od Boga naród i matkę ziemską ojczyznę. Kochać szczególnie. To znaczy, że nie znaczy to, żeby nie kochać innych. Kochać wszystkich ludzi. Kochać wszystkie kultury, wszystkie narody. Ale na pierwszym miejscu to, co dane nam od Boga jako nasze szczególne zadanie miłości. Dalej już wspomniany na samym początku czcigodny sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński.
Narody są dziećmi Boga, a przez to wspólne ojcostwo są sobie braćmi. Rodzina narodów powołana jest do wyższego celu, uwielbienia wspólnego Ojca. I tutaj kardynał Wyszyński cytuje dwa wersety z psalmu 116. Mówi, różne są tłumaczenia, ale mniej więcej coś takiego. Chwalcie Pana wszystkie narody, uwielbiajcie Go wszystkie ludy, bo wielkie nad nami Jego miłosierdzie i prawda Jego niezmieniona. I dalej. Prymas Tysiąclecia konkluduje. To jest konstytucja współżycia narodów. Z niej wywodzą się zasady katolickiego nacjonalizmu. Kochani, można by w samym języku polskim zrezygnować z tego słowa, z nacjonalizmu, mówić, że nie jesteśmy nacjonalistami, tylko narodowcami, ale to do niczego dobrego nie prowadzi, ponieważ w innych językach nie ma słowa narodowiec. Będzie tłumaczone tak czy owak jako nacjonalista. I niech nie utożsamiają nas na miły Bóg z żadnymi faszystami, z nazizmem, czy czymkolwiek równie obmierzłym nam Polakom. Nie ma czegoś bardziej obmierzłego, wstrętnego dla sarmackiej duszy narodu, dla nas Polaków, niż wszelkie systemy i ideologie totalitarne. My kochamy wolność, zawsze kochaliśmy wolność. I znany jest nasz, jakże polski, sarmacki personalizm. Osoba się liczy, ma swoją godność. Wstrętne są nam takie ideologie i systemy, gdzie państwo miałoby o wszystkim decydować, jednostka o niczym. Gdzie wszyscy mieliby poruszać się jak jakieś kukiełki, marionetki. Nie. To jest absolutnie niepolskie. Jeżeli ktoś mówi, że jest Polakiem i jednocześnie mówi o sobie, że jest nazistą, no to to kłamie czy popełnia jakąś straszną śmieszność. To jest oksymoron. Polskość i nazizm czy faszyzm w znaczeniu ścisłym. Bo Stalin kazał wszystkich swoich przeciwników nazywać faszystami i dlatego nas ciągle też nazywają faszystami. Ale za to powinno się karać. Wypraszam sobie, nie jestem żadnym faszystą, żadnym nazistą, ksenofobem, antysemitą, nic z tych rzeczy, absolutnie. I to nic a nic. Jestem Polakiem. Kocham szczególnie mój naród, więc jestem polskim nacjonalistą. I kocham ze wszystkich miejsc na świecie najbardziej moją matkę na ziemi, ojczyznę. Dlatego jestem patriotą i z tego jestem dumny. I proszę Pana Boga, żeby tak już pozostało. Właściwie pojmowany nacjonalizm domaga się stosowania porządku miłości. I też mówi Stefan kardynał Wyszyński, ład w miłowaniu, ordo caritatis, wymaga, aby człowiek, który staje na czele jakiejś grupy społecznej i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nią, pamiętał najpierw o obowiązkach wobec dzieci swego narodu, a dopiero w miarę zaspokajania i nasycania najpilniejszych podstawowych potrzeb własnych obywateli rozszerzał dążenie do niesienia pomocy na inne ludy i narody, na całą rodzinę ludzką. I również w innym miejscu wypowiada się prymas Tysiąclecia: chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie,
aby nie ulec pokusie zbawiania świata kosztem własnej ojczyzny. W miłowaniu panuje porządek ustanowiony przez samego Boga. To, co Bóg nam powierzył jako nasze własne, jako szczególne zadanie miłości, musi być na pierwszym miejscu. I jeszcze zwraca Stefan kardynał Wyszyński uwagę na niebezpieczeństwo bezrefleksyjnego, bezrozumnego pomagania innym, spraszania innych i tak dalej. Że moglibyśmy stracić naszą tożsamość. Moglibyśmy w ten sposób przestać istnieć, do czego nie wolno dopuścić. Bo mówi tak Stefan kardynał Wyszyński. Trza nam dom budować dla siebie, nie tych, co z niego zrobić mogą stajnię bezbożną. Nie dla tych, którzy mogą z niego zrobić stajnię bezbożną. Nie wolno nam, mówiąc obrazowo, naszego polskiego dworu, czyli naszej kultury, tożsamości, przekonań, zamienić na jakiś pogański chlew. Tego nam nie wolno zrobić. Zatem, kochani, módlmy się szczególnie gorąco, prośmy Pana, abyśmy pozostali, bo takimi jako Polacy jesteśmy, ale żebyśmy pozostali czystymi nacjonalistami i patriotami. Żeby w nas nie było żadnego szowinizmu, żadnej nienawiści, pogardy, nic z tych rzeczy. Absolutnie. Nawet jeżeli inni nas krzywdzą, okazują nam czarną niewdzięczność. Pomawiają nas o wszystko, co najgorsze, gardzą nami, to nam nie wolno w ten sposób postępować. My trzymajmy się czystego nacjonalizmu, jako cnoty umiłowania własnego narodu i tego wszystkiego, co narodowe. Żadnej nienawiści, żadnej pogardy. Tak było i tak niech pozostanie. Zakończę tym samym cytatem, którym rozpocząłem kazanie ze Stefana kardynała Wyszyńskiego. Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu, nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego nacjonalizmu, to jest umiłowania narodu i służby jemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.